Nie dość, że wąsko, nie dość, że droga się praktycznie... No patrzcie, no nie, no, no nie da się jechać. Po prostu się nie da na tych dziurach jechać. Tu miała być ta najsłynniejsza plaża, największa. Oglądałam sobie ją z góry. Miałam 2 kilometry jeszcze, żeby tam dojechać, ale słuchajcie, droga, no widzicie, jaka droga. Ja już mam w gaciach pełno. A to nie jest najgorszy odcinek. To jest jeden, tutaj już ten, ta końcówka, bo ja się dopiero teraz wracam. Zaczęłam wracać. To ona tutaj była naprawdę przyzwoita. Dopiero tam się tą górą zacznie. I tam są serpentyny i tam po prostu jest przepaść i droga momentami jest urywista. Jedyne szczęście, że to już jest taka pora, że tu nic nie jedzie. Ja nie wiem, jak się tutaj auta mijają, bo jak ja się tutaj już ciągnę gdzieś od godziny chyba 4 i cały czas ta droga, ona jest taka chyba 25 km tej drogi właśnie takiej. Słyszycie, jak mi tam wszystko wali? Ja nie wiem, tam na dole takie wany stały, kampery. Nie wiem, jak oni tutaj przejechali, a tam na samej górze to są takie dziury. Praktycznie trzeba się zatrzymać. Ja jestem już tak zdenerwowana. Chcę przejechać ten odcinek najgorszy, żeby jeszcze było jasno. Żebym to jeszcze cokolwiek widziała. I prawda jest taka, że tam ta plaża, no to no plaża, no po prostu długa. Dłuższa niż te, które są takie ogólnodostępne i nie trzeba jechać takimi drogami. Wydaje mi się, że atrakcja tej plaży to jest właśnie dojazd do niej, a potem powrót. Chyba, słuchajcie, mam taki kryzys w drodze, że no, no, że się boję, no, po prostu się boję. Boję się, że tam, nie wiem, czy ja to będę tak nagrywać cały czas, ale może będę nagrywać i zrobię z tej drogi jeden odcinek. Tak ku przestrodze dla tych, którzy się tutaj wybierają i którzy chcą tu przyjechać, ale wiecie, ja widziałam tutaj właściwie auta i dużo jedzie tych vanów i dużo jedzie takich maluszków. Jadą auta po prostu takie małe, takie najmniejsze osobówki. Bo niby jak gdybym wiedziała, bo ja się zagapiłam i moja córka mówiła właśnie o tym, że ta droga jest tylko dla niby 4x4 i wiecie, takich już co mają lepsze zawieszenie. I ja się zagapiłam. Ja po prostu nie wiedziałam, że ja jadę w to miejsce. Bo jakbym wiedziała, że jadę w to miejsce, to ja bym się po prostu wróciła. Dojechałabym do tej latarni i wróciłabym. Nie jechałabym tutaj. Naprawdę, ja się tylko cieszę, że jest taka godzina i że tu nie ma ruchu, że tu się... Ja już z tego stresu już jakieś chrypki dostaję. Nie wiem, czy to widać na tym nagraniu, czy nie widać. Ale są takie drogi. Ja już myślałam, że tam na tej Islandii to już jechałam maksymalnie ekstremalnymi drogami, ale nie. Gdzie?
niby ma opony takie, no takie typowo opony takie terenowe, ale obawiam się, że to tylko opony są terenowe. A ja jeszcze, wiecie, mam taką tendencję, jadę bardzo blisko prawej strony, trzymam się blisko prawej strony. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale od czasu, kiedy zaczęłam jeździć po stronie, wiecie, tej drugiej, brytyjskiej, to takie mi się zaczęły dziać rzeczy, jak wsiadam do takiego auta, że no, że jadę bardzo blisko tej krawędzi prawej. Widzicie to? To chyba jeszcze taki kawałek. A potem jeszcze kawałek z górki, ale to już z górki to chyba... Nie wiem zresztą, czy lepiej z górki, czy lepiej pod górkę. Jak lubię jeździć, teraz tu się jeszcze minąć z kimś, jak ktoś jechał z naprzeciwka. Nie no, coś mnie miało w opiece, że jadę tylko o tej godzinie, bo ja bym się tutaj, ja bym tu chyba wysiadła i zostawiła to auto. Tylko nikt nie jechał z naprzeciwka. Może już nikt nie będzie taki szalony, żeby się tu wybierać. A wiecie, co jest najlepsze, nie? Że ja dalej nie mam miejsca na spanie. Ja sobie tu przejrzałam teraz tą mapę i okazuje się, że ten odcinek tutaj w ogóle jest nieudrożniony, nie ma dróg. I ja nie wiem, gdzie ja się teraz będę wracać na ten nocleg. Tutaj widziałam po drodze, tam na tą latarnię było kilka takich zjazdów. Niewiele aut stało, co prawda, ale... O, jeszcze mi tam coś wali w ten zbiornik z wodą, jakby... Nie wiem, czy on się tam poluzował, czy on po prostu się na tych wybojach tak zachowuje. Już tam widać u góry ten punkt widokowy. Z kilometr jest taki, nie dość, że wąsko, nie dość, że droga się praktycznie... No patrzcie, no nie da się jechać, po prostu się nie da na tych dziurach jechać. Ja nie wiem, jak ci ludzie tu jadą, ale nie wiem. Masakra. Nie wiem, czy to nagranie to odda. Tu jest taki punkt widokowy, ale ja już kicham wszystkie punkty widokowe. Ja już chcę się tylko stąd wydostać, nic więcej. Już nic więcej nie chcę. Chcę się tylko stąd wydostać. Bye bye! Plaża Kofeta, czy jak tam. Tak, jestem na przełęczy. Jestem na przełęczy. Teraz jestem z drugiej strony, widzicie wyspy. Tu jeszcze mam taki kawałek, bardzo tutaj taki podziurawiony. No ale, no i też jest wąsko, ale tutaj ostatecznie jakoś można się zatrzymać, bo mi tak facet się pod górę zatrzymał, jak jechałam, bo nie było się jak minąć, więc o, widzicie, tu jest taki zajazdek, tylko żebym ja tymi swoimi przyzwyczajeniami do tej trzymania się tej prawej strony tak gdzieś nie zjechała, nie? Dobra. Jak to nagrać?
że zjechałam w jednym kawałku. No. Do zobaczenia w lepszych okolicznościach drogowych.